Poranek Radia Tok FM. Czy uważa pan, że to są poważne badania naukowe, jeśli wychodzi profesor i próbuje mnie przekonać, że kadłub samolotu pęka jak gotująca się parówka? Wie pan, w ramach tych referatów, które się tam pojawiły, na przykład odsyłam do dzisiejszej gazety, bo pan cały czas powołuje się na Gazetę Wyborczą. Ja rozumiem, tak, że no, jesteśmy w siedzibie tejże gazety, ale może... Ale przed chwilą powołałem się na Gazetę Polską, jak no dobrze, pan zauważył. Jeden cytat pan tam przywołał, natomiast warto odnieść się do całej rozmowy na łamach Gazety Polskiej z Jarosławem Kaczyńskim. Warto odnieść się również do kolejnych artykułów odnoszących się również do kwestii... Przypomnę panu, zaczęliśmy naszą rozmowę od moim zdaniem bardzo ważnego i istotnego cytatu, w którym Jarosław Kaczyński sugeruje kolaborację polskich władz i prokuratury. To już jest pana interpretacja, natomiast na pewno Jarosław Kaczyński... A jak pan to interpretuje? Jarosław Kaczyński na pewno mówi o tym, że polska prokuratura, i mówię to z przykrością, bo przecież mówimy o polskiej prokuraturze, nie staje na wysokości zadania i tak naprawdę to wszystko, co się od 3,5 roku dzieje w ramach tej próby dojścia do prawdy, dzieje się tylko i wyłącznie po stronie społecznej. A wszystko to w kontekście Moskwy. A wszystko to w kontekście... Coraz bardziej ciśnie. A kogo ciśnie? Panie redaktorze, a gdzie jest wrak? A gdzie są czarne skrzynki? Ciśnie Moskwa tu w Polsce. Dzwonią do Donalda Tuska bezpośrednio. Nie, do pan, do ministra sprawiedliwości. Ja widziałem przytulanego przez Putina Donalda Tuska, który to Putin Donalda Tuska rozegrał jak dziecko w piaskownicy, a teraz Tuskowi odwdzięcza się co jakiś czas takim siarczystym, upokarzającym policzkiem. Oczywiście mówię to w przenośni. I teraz, panie redaktorze, jeżeli mówimy o kwestiach dojścia do prawdy, to w ramach właśnie tych referatów, które były wygłaszane na tej konferencji naukowej, zorganizowanej przez naukowców za ich pieniądze. Bardzo ciekawa analiza, jak wyjaśniane są katastrofy smoleńskie w oparciu o procedury ICAO.